Lewo do Nuniesza. Nuniesz na moment się zatrzymał, odgrywa do Karaska. Karasek, piękna wrzutka, Daniel Villanueva. Ależ sytuacja, to musi być bramka i to jest bramka. Paweł Zieliński. Doczekaliśmy się wreszcie składnej, dobrej akcji Widzewiaków. Pamiętaliśmy, żeby cokolwiek się poważnego stało na boisku, żeby było jakieś starcie, żeby był jakiś kontakt pomiędzy Norwegiem a jednym z zawodników. Ależ bramkę teraz zdobyli Ukraińcy. Piłka po drodze jeszcze dotknęła chyba, ale pamiętamy, Antek mógł zostać królem polowania w meczu przed tygodniem z drużyną Znicza Pruszków, ale to już historia. Teraz widzę, ależ piękne uderzenie! No mamy festiwal fantastycznych bramek tutaj. Przemek Kita, o jakim ma to takie typowe dmuchanie na zimne. Tymczasem Widzewiacy, pierwsza groźna sytuacja i pierwsza groźna sytuacja w drugiej połowie zakończona bramką, drodzy Państwo. Mamy gola dla Widzewa. Bardzo ładne, dobre dośrodkowanie z Kijowa. To jednak poza tą jedną sytuacją, naprawdę groźną, którą stworzyli. Oj, i teraz niestety właśnie jest druga groźna sytuacja. Na wykroku złapany Kuba Wrąbel, w długi róg strzelił zawodnik ukraiński.